Amerykańska 9. Armia jest niespełna 75 km od Berlina, zostawiając za sobą przeszkodę, która nie obroniła Niemców – Łabę. Według Niemców Rosjanie są 30 km od Berlina. Resztki sił niemieckich planują stawić zacięty opór. Na poziomie praktycznym Hitler prawdopodobnie rozumiał, że nie ma ucieczki, że cokolwiek się stanie, po wojnie nie pożyje długo. Ale miał także to wagnerowsko-teatralne oblicze, widoczne już w Puczu Monachijskim, kiedy groził, że w razie porażki się zabije. Prawdopodobnie myślał, że jeśli odejdzie jak bohater, Niemcy i nazizm się odrodzą. Popołudniowy komunikat niemieckiego naczelnego dowództwa zaczął się od tych słów. W sercu Berlina, zgromadzony wokół Führera garnizon, bohatersko broni się przed przeważającymi siłami bolszewików. Pierwszy raz w czasie kryzysu i prawdopodobnie w ogóle Niemcy wspomnieli o Hitlerze w swoich komunikatach. Kiedy Józef i Marta Goebbels zjawili się w bunkrze z szóstką swoich dzieci, scena musiała być makabryczna. Zamierzali umrzeć w bunkrze z Hitlerem, zabierając też dzieci. Goebbels był człowiekiem praktycznym, nie wierzył w cuda. Jak pan myśli, co stanie się z tymi dziećmi, jeśli wpadną w ręce Rosjan? W ubraniach mają wszyte kapsułki z trucizną. Pozostaniemy w Berlinie. Umrzemy tutaj. Wszyscy ściskali mu dłoń i życzyli szczęścia. Ale to było przygnębiające. To nie były radosne urodziny. Nie było co świętować. Po urodzinach Hitler ostatni raz pokazał się publicznie. Wyszedł z bunkra do małego oddziału Hitlerjugend. Wyraźnie było widać fizyczny upadek. Hitler był przygarbiony. Nie chciałby go filmowano, bo byłoby widać, że się trzęsie. Na zdjęciach tego nie widać, ale na filmie już tak. Ostatnie nagranie Hitlera, nakręcone 4 tygodnie wcześniej, ukazuje identyczną scenę. To ważne zdjęcia, bo pokazują, że pod koniec mobilizował nawet dzieci. Jego ostatnia armia, dzieci Berlina. Wyszedł do nich, uszczypnął w policzek i posłał na śmierć. Na zdjęciach widać, że czas tego człowieka się kończy. Jego stolicy mieli bronić 16-latkowie. Jest słaby, drży mu ręka. Jest chory. Podejrzewa się, że cierpiał na chorobę Parkinsona. Po co pokazywać te zdjęcia? To rozpaczliwa sytuacja i pokazuje okrucieństwo nazistów. Zanim się poddadzą, pozwolą umrzeć wszystkim. Program zawiera sceny drastyczne. Zalecana jest kontrola rodzicielska. Pamiętam ostatnie dni. Spaliśmy w sąsiednim pokoju, na materacach na podłodze. Chciał mieć nas blisko, żeby nic nam się nie stało. Miała pani nadzieję? Nie. Żadnej. W ostatnim tygodniu życia Hitler przeżył kilka wstrząsów. Powodem jednego z nich był Göring. W kwietniu 1945 roku Hermann Göring, jeden z najpotężniejszych ludzi w Rzeszy, wysłał Hitlerowi telegram, że jeśli Hitler nie może już kierować państwem, on zajmie jego miejsce. Hitler wpadł w furię. Zagroził odebraniem Göringowi wszystkich stanowisk i wyrzuceniem z partii, jeśli tego nie odwoła. I Göring to odwołał. Potem nadeszły wieści, że wierny Heinrich Himmler, zwierzchnik SS, próbuje zawrzeć odrębny pokój z Zachodem. Hitler uznał to za akt zdrady
i pozbawił Himmlera wszystkich stanowisk oraz tytułów. Nie mógł się z tym pogodzić. Powiedział, tylko dwie istoty na tym świecie pozostają mi wierne. Eva Braun i moja suczka Blondie. Das ist Eva Braun und meine Hündin Blondie. Kiedy Armia Czerwona zbliżała się do kancelarii, Hitler zamierzał popełnić samobójstwo. Nie chciał wpaść w ręce Rosjan. Nie chciał skończyć jak Mussolini. Na grzędzie faszyzmu głowami w dół wiszą zdrajcy Włoch. Duce oddaje ostatni salut. To był dla Hitlera sygnał, co go czeka, jeśli wpadnie w ręce Rosjan. Nie widział innego wyjścia niż samobójstwo. Eva Braun spytała o najmniej bolesny sposób. Hitler odpadł, cyjanek, nic nie poczujesz. Hitler był w histerii. Wszędzie widział zdrajców. Pamiętał, że dostał truciznę od jednego z ludzi Himmlera, a Himmler go zdradził. Żeby się upewnić, że trucizna działa, Hitler podał ją najpierw swojej suczce Blondie. Było jasne, że to koniec. Ale chciał zostawić spuściznę. Napisał testament. Przyznaję, byłam podekscytowana. Jako jedyna miałam się dowiedzieć, dlaczego wojna kończy się w ten sposób. Nadeszła chwila prawdy, myślałam. Kiedy zapisywałam słowa Hitlera, serce mi waliło. Ale nie powiedział nic nowego. Wciąż oskarżał wroga i międzynarodowy żydowski kapitalizm. Testament ukazuje jego fundamentalny pogląd na świat. Po wszystkich tych zniszczeniach i ofiarach twierdził, że robota nie została jeszcze skończona. Robota, czyli zniszczenie rasy żydowskiej. Zmienił bieg historii, ale sam się nie zmienił. Trzymał się swoich dogmatów. Co pani pamięta ze ślubu Hitlera z Ewą Braun? Byliśmy nieco zaskoczeni, ale o tym nie myśleliśmy. Wiedzieliśmy, że to koniec. Nie było nadziei. Wiedzieliśmy, że się zabiją. Ceremonia ślubna była czystym surrealizmem. Udawali, że wszystko jest normalnie. Po ślubie wypili szampana. Jeśli wierzyć Traudl Junge, Eva Braun była dumna, że w końcu została żoną Hitlera. Powiedziała, teraz możecie mówić do mnie Frau Hitler. Potem zamknęli się z Hitlerem w pokoju. Usłyszeliśmy strzał, a synek Goebbelsa krzyknął dziesiątka. Pomyślałam, masz rację, to była dziesiątka. Hitler się zastrzelił, Eva Braun zażyła truciznę. Potem okazało się, że Hitler także wziął truciznę przed strzałem. Hitler rozkazał, żeby ciała jego i Ewy zostały spalone. Owinięto je kocami i wyniesiono. Dziedziniec był pod ostrzałem. Ciała złożono do płytkich grobów, polano benzyną i podpalono.